W bramce z numerem pierwszym Hubert Świtalski, zawodnicy z pola, 30 Bartosz Tytych, 5 Michał Glanowski. Spotkanie, przypominam, oni w czarno-żółtych strojach, natomiast Elana w niebieskich. Gramy! Już gra przez obronę GKS Lękiewicz, dobry strzał! No i interwencja Tomasza Tkacza, młodego Mateusza Grudzińskiego, który także dzisiaj otrzymuje swoją szansę. Jeszcze jedno dośrodkowanie na pole karne, ale złapie tę piłkę bez problemu. Którego mamy obecnie poza kadrą, tymczasem okazja dla Leśnika i 1-0! Leśnik obejmuje prowadzenie, proszę bardzo, Elana naprawdę miała dobry początek meczu, ten strzał z rzutu wolnego, ale moment nieuwagi się nad Elaną. Jak będzie po tym rzucie rożnym? Stefanowicz, piątkuje Tkacz. Grudziński jednak podrzuca piłkę na pole karne za Gdański. Ciach i 1-1! A jednak nie, bramka niezaliczona. Lewa strona boiska, Leśnik atakuje, Karpiński. Dośrodkowanie, Gosdal. Czy ktoś to zakończy? Tak, udało się tutaj. Przeciwko Sokołowi klecze w postałym fragmencie gry. Grudziński podnosi jednak piłkę, ale to była znowu idealna stroną. Lękiewicz. Lękiewicza piłka na pole karne. Niezła centra i wybita tutaj przez Leśnika. I Aleksandrowicz. Tytych. Na pole karne przyblokowana wrzutka jeszcze Grudziński. Lękiewicz. Jego strzał. Na stadionie miejskim w Toruniu imienia Grzegorza Duneckiego rozpoczynamy drugą połowę rywalizacji pomiędzy Elaną Toruń a Leśnikiem Manowo. 1-0 po trafieniu. Grawco na pole karne, okazja dla Elany! I interwencja Tkacza, ale jak teraz ta piłka nie wpadła do bramki? A więc takie mecze dla Elany bardzo ważne w kontekście dalszej walki o czołowe lokaty. Tymczasem blisko lewego słupka. Tomaszewski, niezła wrzutka, Krawczun, prawa strona, Krawczun wysoko ponad poprzeczkę. Gospodarzy, Stefanowicz, niezłe dośrodkowanie i gol! 1-1! I to właśnie teraz Elana wyrównuje. Złapał futbolówkę Łukasz Zagdański. Tymczasem rzut rożny dla Elany i 2-1! Elana obejmuje prowadzenie w bardzo szybkim tempie. Zaledwie 2 minuty po zdobyciu gola wyrównującego Krystian Tomaszewski. Długie podanie teraz w kierunku lewej strony. Simonowicz uprzedzony przez Ciacha. Simonowicz! Jego strzał obronił teraz Świtalski. Niespodziewane doprowadzenie do remisu, dośrodkowanie i gol! 2-2! Wykrakałem tę bramkę dla Leśnika w 82 minucie. Gozdal za pleców mu biegnie Tomaszewski i będzie faul i musi to być czerwona kartka. I Hubert Świtalski tak tylko. Rakowski ponad poprzeczką bramki Świtalskiego. Nie ma żadnego faulu, jest podanie w pole karne za Zamiatowski! Złapał tę piłkę! Złapał tę piłkę Tomasz Tkacz. Należało pokonać, ale zobaczmy teraz. Gozdal w polu karnym. Minięty Ciach, Gozdal i blisko bramki. Ustawienie. Patrzę na arbitra i koniec meczu! Elana 2, Leśnik Manowo 2, pierwszy remis w tym sezonie, ostatniego w tabeli Leśnika Manowo. 7 punkt zdobyty przez zespół z Manowa, natomiast w przypadku Elany ręce do oklasków się na pewno nie składają. Tak bym to na początku skwitował, bo jednak zły debiut trenera Rafała Guraka, zła gra zespołu Elany.